Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na tym filmie zajmiemy się prezentacją drugiej skórki, która zbliża się do AFK Areny. I od razu mówię, że ta skórka będzie darmowa, będzie można ją odebrać za udział w evencie. Nie mam pojęcia na ten moment, jak ten event będzie wyglądał, tego dowiemy się dopiero jutro, ale mogę wam skórkę oczywiście pokazać i zobaczycie, jak ona się prezentuje. Będzie to skórka dla Anasty, czyli postaci ze Zwierzyludzi. Także tak wygląda normalna, domyślna skórka dla Anasty, ten podstawowy wygląd, a tak wygląda skórka o nazwie Wheel of Gold. Generalnie w tym przypadku obie skórki mi się podobają, zazwyczaj faktycznie jedna skórka była zawsze troszkę lepsza od tej drugiej i zazwyczaj ta lepsza skórka była płatna, a tutaj obie skórki mi się podobają, troszkę nawet bardziej ta dla Palmera, ale tutaj nie ma naprawdę tragedii, tak wygląda domyślna skórka raz jeszcze. A tak wygląda skórka o nazwie Wheel of Gold, naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. Mogę wam jeszcze kliknąć, jak to wygląda. Testujemy bohatera, żeby zobaczyć, jak to wygląda w trakcie walki. I szczerze mówiąc, tutaj naprawdę efekty umiejętności są troszkę zmienione. Jeżeli miałbym być szczery, to skórka dla Palmera podoba mi się ogółem bardziej, ale w trakcie walki zdecydowanie lepiej to wygląda u Anasty. No oczywiście swoje zdanie możecie wyrazić w komentarzach, wiadomo, każdy ma swoją jakąś tam opinię. Jednemu spodoba się bardziej skórka dla Palmera, drugiemu skórka dla Anasty, co jest oczywiście całkowicie normalne. Ale jestem ciekaw, kto dostanie więcej głosów. Także w trakcie bitwy ja bym powiedział, że wygrywa Anasta, jeżeli miałbym być szczery. No i tyle chyba wystarczy. Tak wygląda skórka o nazwie Wheel of Gold, raz jeszcze, tak domyślna skórka, tak skórka Wheel of Gold, a tak normalna, widać, że to się różni, tutaj nie ma praktycznie żadnych efektów, a tutaj są jakieś tam, no przed chwilą były, o dokładnie, przed chwilą jeszcze fajnie machała, ale coś nie chce, o dobra, machnęła, także obie skórki tym razem są według mnie na całkiem przyzwoitym poziomie. Może, nie wiem, wzięli sobie do serca opinię graczy, że robią tak troszkę nieładnie, że zawsze jedna skórka jest lepsza, druga taka troszkę gorsza. I zazwyczaj ta skórka płatna jest dla postaci, która jest dużo bardziej używana niż ta druga. A w tym przypadku i Palmer i Anasta są gdzieś tam postaciami używalnymi. To nie są jakieś tam beznadziejne postacie jak jakiś Walker, tylko obu tych postaci można jak najbardziej używać, bo są dobre. Oczywiście Palmer gdzieś tam wysuwa się na prowadzenie, ale to już mniejsza o to. Swoje zdanie standardowo w komentarzach, tak jak mówię, możecie wyrazić, jeżeli macie oczywiście ochotę. No i tak jak mówię, skórka będzie całkowicie za darmo, po prostu z jednego z eventów, który pojawi się jutro na serwerach testowych i coś na pewno o nim nagram i tam zobaczymy, w jaki sposób będzie można dokładnie skórkę odebrać. Życzę wam miłego weekendu, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.